Siemarce, świry, witam was samozwańczy król Arterów, czyli kto? Czyli ja? Czyli co? Czyli tradycyjnie baszniem koksa. A o czym dzisiaj pobaszujemy koksa? Pobaszujemy koksa przede wszystkim z naszego pięknego łódzkiego toru RC, najpiękniejszego toru na świecie, z najpiękniejszym zachodem słońca, piękniejszego nie zachodzi, nie znajdziecie, właśnie teraz zaczyna zachodzić, rzuca piękne światło, tak, w świetle tak zwanym w złotej godzinie, wszystko wychodzi pięknie, nawet ja. Dobra, dzisiaj zaczynamy konkurs na tą Tamiję DT03, no Fighter Buggy. Tamiję zasponsorowała firma ATA Świat Zabawek i Modeli, czyli bezpośredni dystrybutor marki Tamiya na Polskę. No i co? Jeszcze coś. Posłuchajcie tą karoserię. Pięknie dla was, pięknie pomalował Paweł Dominiak specjalnie pod ten konkurs. A baterię zasponsorował sklep RC Bazarka, naszego Jacka Pietrzaka, RC Misia, tak? No dobrze, zaczynamy konkurs. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę, aby wygrać tą Tamiję? Przede wszystkim trzeba zasubskrybować mój kanał, na którym teraz oglądacie ten film, polubić grupę RC Świry, polubić fanpage firmy ATA Świat Zabawek, fanpage Pawła Dominiaka oraz RC Bazarki. Wszystkie linki do tych miejsc znajdziecie w opisie filmu. I to jest rzecz najważniejsza, znaczy jedna z najważniejszych. I posłuchajcie, i teraz konkurs. Już wam mówię, na czym konkurs będzie polegał. Konkurs będzie polegał, że musicie wymyślić jakieś fajne hasło. Może być wierszyk, może być hasło, wszystko jedno co, w którym będą musiały być zawarte dwa słowa. Znaczy słów może być więcej w tym wierszyku albo w tym haśle, ale muszą zawsze wystąpić dwa słowa. Musi wystąpić słowo Tamiya, tak, czyli modelu, którym macie szansę wygrać, oraz ATA, czyli nazwa firmy, która sponsoruje ten model. Umieszczacie ATA i Tamiya, tak? Na pewno muszą być w tym haśle. Posłuchajcie, to hasło wysyłacie mi na mojego maila, którego wam też będzie podany tutaj w opisie filmu. Jest to zgarnijmodel@gmail.com. Też będziecie w opisie mieli ten mail, na który trzeba wypisać. I wysyłamy zgłoszenia, wysyłamy hasła przez 2 tygodnie od dzisiaj, a dzisiaj mamy... Poczekajcie, muszę na moment telefon wyłączyć, bo ja datnie spojrzałem, patrzę na daty, zaraz wracam. Okej, w kalendarz spojrzałem, czyli powiedzmy zgłoszenia od dzisiaj. Dzisiaj jest 5 lub 6, bo koło północy wrzucę ten film. Do 19, do niedzieli, do godziny 23:59 i 59 i 59 i tak dalej. Czyli do 19 najpóźniej przysyłacie zgłoszenia. Po tym terminie zgłoszeń nie będę przyjmował z hasłami. I teraz tak, jak wysyłacie maila, to piszecie oczywiście, piszecie po prostu w tytule, piszecie Tamiya DT03, też będzie wszystko w opisie, a w treści piszecie hasło, to jakieś hasło reklamowe, bądź nie wiem, wierszyk, bądź cokolwiek, gdzie na pewno muszą być umieszczone dwa słowa, Tamiya i ATA. No i muszę coś jeszcze dograć do tego filmu dodatkowego, oprócz tego, co jeszcze później za chwilę powiem, bo zapomniałem o tym powiedzieć, o jednej z najważniejszej rzeczy. Jak będzie losowany ten model? Posłuchajcie, wyślecie te hasła na moje maila, tak jak wspominałem, tam do tego 19. Ja następnie te maile z waszymi odpowiedziami przekieruję do firmy ATA i w firmie ATA z tych wszystkich haseł, nie wiem, wierszyków, haseł, no co wymyślicie, wybiorą sobie to, które podoba im się najbardziej i oni wyłonią w ten sposób zwycięzcę, przekażą tą informację mnie, a ja następnie tą informację przekażę szczęśliwemu wygranemu, tak? Temu, kto zgarnie tą Tamijkę. No dobra, dograłem, co miałem dograć, to teraz sobie obejrzycie dalej, bo trochę jeszcze opowiadam o tej Tamii, co generalnie ktoś z was wygra. I teraz wam jeszcze coś opowiem o tym modelu, który wygracie. Niedługo wrzucę kilka filmów z tym modelem, a propos jak jeździ, jakie były moje wrażenia po składaniu, bo ja mówię, że z tych filmów nie zdążyłem złożyć, trochę rzeczy miałem, więc przepraszam, ale filmy będą. Więc ten model będzie troszeczkę używany z racji tego, że jeździ w testach. Ten model był w wersji kit, czyli do złożenia. Ja ten model złożyłem, jak widzicie. Następnie poczekajcie, zdejmę spinki, to wam kilka rzeczy pokażę, bo
bo musicie to wiedzieć, w razie czego, co wygracie. Chwileczkę, momencik. Zdjęte. Słuchajcie, standardowo Tata Mia jest wyposażona w silnik szczotkowy i regulator, tak? Regulator, co najlepsze, jest bezszczotkowy, więc w przyszłości możecie sobie wymienić regulator na bezszczotkowy, ale tak. W zestawie był silnik, regulator, w dodatku jeszcze sensorowy. I nie było nic. I oczywiście model do złożenia. Dodatkowo firma ATA dorzuciła od siebie serwo, więc serwo też w tym modelu jest. Od RC Bazarki, od naszego RC Misia Jacka Pietrzaka macie baterię. Jeżeli ktoś z Was wygra ten model, będzie musiał sobie dokupić ładowarkę do baterii i aparaturę sterującą z odbiornikiem. Nie są to jakieś mega koszty przy, powiedzmy, tej klasie do tej baterii albo jakiś tam, powiedzmy, aparatura z odbiornikiem. No myślę, że to będzie koszt maksymalnie koszt 100 zł, jeżeli coś jakiegoś takiego wybierzecie, żeby było. Bo tego w zestawie nie było, a ja niestety swoje Sanwy i odbiornika od Sanwy do tego nie dorzucę, bo to jest na razie tu włożone moje rzeczy, aby ten model jeździł, mógł jeździć, pojeździć w filmach, tak? Mówię, model generalnie mało używany, sprawi Wam radochę. Powiem Wam, na pewno jest to fajny model na start w świat RC. Także okej, okay. Wszystko Wam powiedziałem związanego z konkursem. Czekam na Wasze fajne propozycje haseł, w których, pamiętajcie, muszą być umieszczone dwa słowa Ata i Tamia. Dodatkowo pamiętajcie, musicie zasubskrybować mój kanał tutaj na YouTubie. RC Król, pisane przez uzwykłe. RTR, to przez uzwykłe, to specjalnie jest pisane. Polubić grupę RC Świry, fanpage firmy Ata, Pawła Dominiaka, który pięknie maluje karoserię, oraz RC Bazarki, który zasponsorował Wam power do tego modelu, czyli baterię. Okej, okay, dobra. To na dzisiaj wszystko. Żegnam Was z najpiękniejszego toru na świecie, łódzkiego toru RC. Pokażę Wam jeszcze zachód słońca. Kolega jeździ, widzicie jeszcze? Zobaczcie tam zachód słońca. Mówię, nad naszym torem jest najpiękniejszy zachód słońca, więc żegnam Was z tego najpiękniejszego miejsca na świecie, najpiękniejszego miejsca RC na świecie, czyli tradycyjnie sayonara, moje drogie robaczki.